Witam, Adam Kopyć, miłośnik Excela, porada 146, problem z liczeniem pustych komórek. Tu mamy taką formułę, która pobiera nam dane z tabeli, które spełniają pewne kryterium. Dla nas to nie jest istotne. Istotne jest dla nas to, że jeśli przekroczymy ilość danych, tutaj wyliczone, że 9 wierszy spełnia nasze kryterium, to wtedy wstawia tu pustą wartość, pusty ciąg znaków, czyli te tutaj dwa wiersze na końcu są właśnie wypełnione pustym ciągiem znaków, czyli po prostu równa się i dwa cudzysłowy. To Excel zaczyna traktować jako tekst i z tego są problemy. Te żółte komórki są rzeczywiście puste, nic w nich nie ma, żadnej wartości. I spróbujmy sobie policzyć funkcjami. Mamy funkcję ile niepustych. Zaznaczamy sobie ten zakres. Tak widać, że on ma 14 wierszy dokładnie. Możemy sobie zablokować F4, Ctrl Enter i wychodzi 12 wierszy niepustych. Wiemy, że wierszy z danymi jest 9, więc ten wiersz, który właśnie zwraca pustą wartość i te tutaj liczą się do niepustych. Tak, wystarczy nacisnąć Delete, zmienia się tutaj wartość. Czyli to właśnie ten pusty ciąg znaków był liczony. Co zabawne jest, jest funkcja licz puste, która, jeśli sobie zaznaczymy ten obszar, Ctrl Enter, liczy dokładnie 5 wartości, 5 tych ostatnich wierszy. Dla niej zarówno tu zwrócony pusty ciąg znaków z formuły, jak tu wpisane ręcznie pusty ciąg znaków, czy też po prostu pusta komórka, jest rzeczywiście pusta. Więc logika pewnych funkcji Excela jest zadziwiająca. No dobra, ale mamy problem. To jak policzyć, które komórki rzeczywiście są wypełnione? Jeśli byłby to tekst, to podkreślam, to możemy sobie wykorzystać funkcję licz jeżeli. I wtedy najpierw zaznaczymy sobie zakres z datami, czyli niejako liczbami. Napiszemy sobie F4 i kryterium napiszemy za pomocą symboli wieloznacznych. Napiszemy znak zapytania i gwiazdkę, co znaczy szukaj tekstu, który ma przynajmniej jedną niepustą komórkę, czyli nasz pusty ciąg znaków pod to się nie kwalifikuje. I zatwierdzamy, Ctrl Enter. Okazuje się, że tu nie ma, w tej kolumnie nie ma niepustych wartości. Dlaczego? Bo to są liczby. Jeśli sobie przeciągniemy tu na tekst, zatwierdzimy Ctrl Enter, jest OK. Jest 9 niepustych wartości, ale liczby tą metodą niestety nie da się policzyć. Więc czy jest uniwersalny sposób? Jedyny jaki ja widzę, to jest po prostu policzyć sobie ile tu jest wierszy i odjąć od tego liczbę niepustych, czyli ile wierszy, zaznaczamy sobie zakres, no, już blokuję F4 i odejmiemy licz puste komórki z tego zakresu, tak, Ctrl Enter i jest 9, tak, czy to jest na liczbach, czy możemy sobie te zakresy poprzesuwać tu w bok, czy to jest na tekście, dalej działa. Taka najbardziej uniwersalna metoda, jaką znam do liczenia niepustych komórek, bo widać niestety w Excelu mogą być z tym problemy. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.